niepowtarzalny styl. Radzka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na szybki, taki wiosenno-letni lookbook, ale lookbook spacerowy i specjalny. Dlatego, że dzisiaj postanowiłam zrobić wyzwanie i skomponować dwa stroje wiosenno-letnie, takie spacerowe. Jak widzicie, jesteśmy w parku, jest ciepło, ale stroje za około 150 zł, bo bardzo dużo mówi się o tym, że żeby się fajnie ubrać, to trzeba mieć kasę. Ktoś się fajnie ubiera, bo ma kasę. A ja absolutnie tak nie uważam i chciałabym Wam udowodnić, że można wyglądać naprawdę super, z klasą, fajnie, czuć się fajnie i być ubranym właśnie za pieniążki bardzo przystępne, bo dzisiaj moje oba stroje będą łącznie za kwotę od stóp do głów około 150 zł. Także naprawdę dobry wygląd, klasa, fajne samopoczucie wcale nie zależą od wielkości naszego portfela. No i mój pierwszy zestaw, w którym jestem w tej chwili, to jest zestaw, który nawet się w tej kwocie mieści, nawet 150 zł tutaj nie przekroczyłam. Mam na sobie sukienkę z H&M-u, to jest sukienka, którą ja kupiłam około 2-3 tygodnie temu na pierwszych wyprzedażach i kupiłam ją za 55 zł. I ona jest taka bardzo uniwersalna, nadająca się na wiele letnich okazji, bo mogę ją założyć sobie spacerowo, mogę ją sobie założyć na przykład do szpilek i do jakiejś takiej elegancznej torebki, na jakiś koktajl, na jakiś taki na wieczornoletnią imprezę. Zastanawiam się, czy w ogóle nie założyć jej czasem na wesele, na które wybieramy się pod koniec sierpnia, bo naprawdę tak wystylizowana na wieczór, ona wygląda również bardzo ciekawie. I ona jest takiej cienkiej, leciutkiej wiskozy i ma fajny wzór. I jeszcze ta falbana jest taka właśnie, która sprawia, że ta sukienka wygląda dosyć okazale wieczorowo i niezwyczajnie. No i ponieważ ona ma taką trochę długość kłopotliwą, bo za kolanko, to do obcasów wygląda super. Ale na co dzień do tenisówek, tak jak mam ją dzisiaj, to ja ją sobie w linii talii lekko podwijam i lekko sobie ją podciągam, żeby ją odrobinę o te 3-4 cm skrócić, żeby nadawała się do tenisówek. Ale w każdym razie ta sukienka kosztowała 55 zł. Do tego mam tenisówki z Primarka za 3 funty, czyli za około 15 zł. Czyli mam tutaj już 60 zł na sobie w sukience i w tenisówkach. Do tego dobieram sobie koszyk z Tesco, który kosztował 30 zł, czyli to już jest stówka, i okulary zbrylowe za około 45 zł, czyli mamy cały zestaw od stóp do głów za około 145 zł, czyli zmieściłam się w 150 zł. Drugi zestaw, już tym razem bez okularów, bo niestety na okulary nie starczyło, to będzie zestaw z przepiękną retro sukienką, którą kupiłam w vintage shopie, w sklepie, w second handzie właściwie, tutaj we Wrocławiu. I ona ma, urzekła mnie oczywiście formą, ale również wzorem, bo ma tam nadrukowaną parkę, taką właśnie w retro klimatach. I to jest super, bo od razu ja zobaczyłam tam siebie i Rudzielca. Poza tym nie wiem nawet z jakiego czasu jest ta sukienka. Myślę, że z około lat gdzieś 70., 80., może 90., bo jest taka trochę fartuchowata. No i ta sukienka kosztowała mnie 60 zł. Do tego mam espadryle. To są espadryle z Kapala, które są takie koronkowo-szydełkowe i one kosztowały 65 zł, czyli mam tutaj już 125 zł. I powiem Wam, że to są moje pierwsze espadryle i od kiedy je kupiłam kilka dni temu, to chodzę w nich non-stop. Bardzo wygodne letnie buty. I do tego jeszcze dobieram sobie koszyk z Tesco. Także ten drugi zestaw mam za około 155 zł. Lekko to 150 zł przekroczyłam. No ale trudno. No niestety nie mam tu okularów, ale powiem Wam, że gdyby znaleźć tego typu espadryle w H&M-ie, albo pisałyście mi, że są takie w Lidlu, albo gdzieś jeszcze indziej, za około na przykład 20-30 zł, czyli za połowę ceny tych moich, to jeszcze starczyłoby spokojnie na jakieś fajne okulary, na przykład zbrylowe, za około 40-45 zł. No ja mam akurat te z Kapala, bo wpadły mi w ręce, są świetnie wykonane, ale mówię, gdyby je zamienić na jakieś tańsze, to jeszcze na okulary znalazłoby się miejsce. Także ja wyglądam w tych zestawach w ten sposób. Dajcie mi znać, co sądzicie o takiej idei, co ogólnie, w którym zestawie Waszym zdaniem wyglądam lepiej, który Wam się bardziej podoba. No i czy Wy również jesteście w stanie w swojej szafie skombinować zestawy za około 100-150 zł? Chociaż myślę, że w lato i wiosnę, kiedy mamy na sobie lekkie tkaniny, to nie jest takie trudne. Prawdziwym wyzwaniem byłby taki zestaw jesienno-zimowy. Także my lecimy sobie jeszcze tutaj pospacerować, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moim następnym filmie. Pa, pa!